22 marca wspominamy błogosławionego Bronisława Komorowskiego, prezbitera i męczennika. Urodził się 25 maja 1889 roku w Barłożnie koło Starogardu Gdańskiego w rodzinie chłopskiej. Gdy miał 3 lata, tragicznie zginął jego ojciec. Matka ponownie wyszła za mąż za bogatego gospodarza Jana Fankidejskiego. Duży wpływ na wychowanie Bronisława mieli krewni ze strony ojczyma, ksiądz Jakub Fankidejski i ksiądz Felix Botl, walczący o polskość Pomorza. Po ukończeniu szkoły powszechnej naukę kontynuował w Kolegium Marianum w Pelplinie. Wtedy już działał w kole filomatów pomorskich. Prawdopodobnie ci kapłani mieli wpływ na jego formację duchową i pomogli mu rozpoznać powołanie do kapłaństwa. Po zdaniu matury studiował w pelplińskim seminarium duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 29 marca 1914 roku. Został posłany do pracy w parafii świętego Mikołaja w Łęgowie koło Pruszcza Gdańskiego. Po roku do parafii świętego Mikołaja w Gdańsku. Tam podjął działalność polityczno-społeczną wśród dzieci i dorosłych. Między innymi w czasie katechezy uczył języka polskiego i historii Polski. Posługą kapłańską obejmował wszystkich parafian, ale dla mniejszości polskiej kazania głosił w języku polskim. Od 1920 roku aktywnie działał na rzecz organizowania polskiego duszpasterstwa, polskich kościołów i nabożeństw. W 1923 roku wspólnie z działaczami polonijnymi utworzył Towarzystwo Budowy Kościołów Polskich. Rok później w budynku podawnej pruskiej ujeżdżalni koni otworzył kościół świętego Stanisława biskupa męczennika. Zorganizował przy nim duszpasterstwo dla ludności polskiej. Dzięki jego inicjatywie powstało wiele stowarzyszeń i organizacji polskich. W latach 1933-1934 był jedynym polskim radnym w wolnym mieście Gdańsku. W 1935 roku wprawdzie bezskutecznie kandydował na stanowisko posła polskiego do gdańskiego Folksztagu. Święcił budynek Poczty Polskiej w Gdańsku. Dzięki jego staraniom powstały w Gdańsku 2 parafie personalne. Tą decyzję zaaprobował miejscowy biskup i papież Pius XI. Ksiądz Bronisław został proboszczem jednej z nich. Niestety pod naporem władz niemieckich po 3 dniach decyzję odwołano. Jego zaangażowanie w rozwój kościoła i utrwalenie polskości na terenie Gdańska nie były akceptowane przez władze niemieckie. W sierpniu 1939 roku ostrzeżono go i nakłaniano do opuszczenia miasta. Został. Aresztowano go 1 września nad ranem na probostwie. Był bardzo torturowany. Już następnego dnia przewieziono go do obozu koncentracyjnego Stutthof. Pracował bardzo ciężko przy budowie obozu. Przydzielano mu najcięższe prace, przeważnie przy czyszczeniu ustępów. Hitlerowcy w ten sposób chcieli upokorzyć znanego w środowisku polonijnym księdza. Mianowali go również szefem kolumny roboczej czyszczącej kloaki obozowe, usiłując jednocześnie zmusić go do znęcania się nad podległymi mu więźniami. Celu nie osiągnęli, gdyż jak wspomina współwięzień, okazał on chrystusową miłość wobec nich, pomagając najbardziej wycieńczonym, dzieląc się z nimi strawą. Sam maltretowany i okrutnie dręczony, do końca zachował dla wszystkich otwarte serce i uśmiechniętą twarz. Stale podtrzymywał nas na duchu, zachowując postawę prawdziwie polską i kapłańską. Inny świadek poniżania przez hitlerowców księdza Komorowskiego zadał mu kiedyś pytanie, co czuł, gdy pracował przy czyszczeniu ubikacji. W odpowiedzi usłyszał, czułem się jak na ambonie, na oczach więźniów i dbałem o to, żeby kazanie dobrze wypadło. Myślę, że to były moje najlepsze kazania. W niedzielę palmową 17 marca został przydzielony do specjalnej kompanii karnej i wyjątkowo maltretowany. Kilka dni później, we Wielki Czwartek, ksiądz Bronisław przyjął Komunię Świętą w czasie potajemnie celebrowanej mszy świętej w obozowym baraku. 22 marca 1940 roku, we Wielki Piątek, księdza Bronisława Komorowskiego wraz z innymi działaczami Polonii Gdańskiej wywieziono do lasu w pobliżu obozu i tam rozstrzelano. Grób
zamaskowano. Jednakże w 1946 roku został odnaleziony. Zwłoki ekshumowano. Rozpoznano i pochowano we Wielki Piątek 4 kwietnia 1947 roku na cmentarzu Gdańsku-Zaspie. Ksiądz Bronisław Komorowski został beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom, Bronisławowi i współtowarzyszom udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen.